Witam z powrotem w Sekiro. Już tutaj wszedłem na dach i mi się wyświetlił po lewej tutorial, więc od razu zaprezentuję wam tę piękną technikę Shinobi. Czyli, moi drodzy, spadający śmiertelny cios. Jest to piękna sprawa. No i też zbieramy łupy z wrogów. Wypadają z nich seny, czyli monety. To jest nasza waluta. Wypada z nich również doświadczenie. W prawym górnym rogu widzimy taki pasek, tam jest 0 i troszkę nabite. Jak nabije się cały pasek, to dostajemy punkt umiejętności. Na razie umiejętności jeszcze nie mamy żadnych. I wtedy już tego się nie da stracić, jak się nabije punkt. Natomiast do tego momentu, umierając, tracimy na pewno 15% senów i chyba też, nie wiem, połowę punktów umiejętności. A ten koleś jest za daleko, żeby go niestety ściągnąć krytolen, więc po prostu przejdziemy za niego. O, się poruszył akurat. Skradanki, wiadomo, wymagają cierpliwości. I stanowczo cierpliwość w Sekiro polecam. Chociaż są miejsca, gdzie nawet ja nie wiem jeszcze, jak się skradać, mimo że te miejsca przechodziłem niejednokrotnie. Oj, zauważył mnie. Ładnie, ładnie. To wyszło bardzo ładnie. Warto też wziąć pod uwagę... O, garnek, odłamek naczynia raczej. No, weź mi ten przedmiot, trochę już wziąłem go. To jest bardzo fajny przedmiot. Myślę, że niedoceniany. Jak widać, rzuci w nim w przeciwnika, by przykuć jego uwagę. Rzucanie rozbijanie takich naczyń jest popularnym sportem wśród chłopców z Ashiny. Nawet gdy dorosną, dobrze pamiętają dawne zabawy. Można rzucić we wroga, żeby go zlurować w jakieś miejsce, czyli no, przywołać, tak, niejako. Ale też, i to jest ciekawa rzecz, jeżeli mamy do czynienia z wrogiem, który lata lub skacze, to rzucając w niego takim naczyniem możemy go zastanować nawet. Jego kumpel się skapnął. Odnośnie skradania w Sekiro jeszcze taka mała rada, a mianowicie... Jeżeli nas wrogowie zobaczą, to możemy naprawdę, mamy dosyć otwarte te lokacje, szybką możliwość ucieczki poprzez używanie haka z liną. Więc naprawdę, to, że nas wrogowie zauważyli, to jeszcze nie znaczy, że musimy już wdawać się w otwartą walkę. Można troszkę się wycofać, ostudzić atmosferę i powrócić do skradania. Także... Cierpliwość. Cierpliwość naprawdę popłaca. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy kolesia z muszkietem i tam jest koleś z kolei z kataną, więc może tego z muszkietem zestawimy sobie, bo łatwiej go porobić w walce w zwa... Okej. Okay. Upadek nie oznacza automatycznego zgonu, aczkolwiek jak widzicie zabrało mi prawie połowę zdrowia. Tak to miało wyglądać od początku. Wiadomo, jeżeli przeciwnik ma muszkiet, łuk albo coś w tym stylu, to warto biegać na boki. Zdobyliśmy kolejny przedmiot jednorazowy. To jest garść popiołu. Można rzucić we wroga, aby go na chwilę zdezorientować. Przyznam, że za bardzo z tego nie korzystałem na razie, ale... Może popróbuję trochę. Cukierek Ungo. Cukieraski, moi drodzy, dają chwilowe efekty bonusowe. W tym przypadku zmniejszają otrzymywane obrażenia przy atakach fizycznych. Rzecz raczej na bossów, minibossów. Myślę, że nie warto tego na zwykłych przeciwników używać. Mamy opcję... A pamiętajmy o zbieraniu kwadratem. Przytrzymując kwadrat zbiera się fanty. Pamiętajmy o tym. Co ja chciałem powiedzieć? Później w grze jest opcja, żeby zdobyć takie odnawialne cukierasy właściwie, czyli które działają tak jak tykwa, że jak usiądziemy przy
posążku rzeźbiarza to się regenerują, natomiast pozyskanie ich jest trudne. To jest właściwie chyba jedna z najtrudniejszych misji dla mnie przynajmniej w Sekiro. Ponadto, no to dopiero za jakiś czas. A tu mamy, moi drodzy, koguta i kogut jest naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem. Choć może nie wyglądać. Ma mało zdrowia, mało postury, ale naprawdę jest niebezpieczny. Gdzie jestem? Czy tu nie powinno być jakiegoś... O właśnie, tu jest posążek rzeźbiarza, moi mili. I sobie przy nim przycupnę. I nawet odpoczywać nie ma sensu, ale odpocznę na wszelki wypadek. Nie ma sensu, bo mam łyk w tykwie, także luzik. Dobra, tu możemy się dostać przy pomocy haka. Mamy martwego koleżkę w masce Tengu i kółko shurikenów. Mechaniczne urządzenie stworzone przez genialnego mechanika Dogena. Dogen to też był lekarz. Lekarz i mechanik. Czegoś dowiadujemy się o Dogenie znowu. Po umieszczeniu w protezie Shinobi staje się działającym narzędziem protezy. Choć jest wielkości dłoni, kółko zostało zaprojektowane tak, by pomieścić w sobie zaskakująco dużo ułożonych w stos shurikenów. To doskonały przykład tego, co można uzyskać, gdy połączy się mechaniczną finezję z talentem Shinobi. Bardzo, bardzo przydatne narzędzie i możemy je sobie zamontować do łapki u rzeźbiarza. Ale to zrobimy za chwilę, ponieważ tutaj czeka mnie nie lada wyzwanie. A mianowicie, tam, moi drodzy, mamy generała czy dowódcę czy coś takiego i fajnie by było się do niego podkraść, bo on ma dwa paski zdrowia. I pierwszy można mu ściągnąć na skradance, więc spróbujmy takoż uczynić. Nie będę ryzykował skakania na niego. Nie wiem, czy bym go dosięgnął z tej odległości. Okej. Niektórzy wrogowie wyprowadzają bezlitosne ataki oznaczone symbolem zagrożenia. Widzimy go teraz po prawej stronie i faktycznie to są takie ataki, których nie odbijemy, nie sparujemy. Natomiast jeżeli to jest atak w poprzek, to można skoczyć na wroga i zbić mu trochę postawy. Spróbuję wam to pokazać. Jeżeli są pchnięcia, to można zrobić kontrę Mikiri, ale trzeba sobie odblokować skilla. A to zrobimy za jakiś czas. Nie wszystkie te moje odbicia są udane. O, on sobie zregenerował niestety postawę teraz. Udane są zaznaczone takim znaczkiem. Jeżeli się zrobi troszkę za wcześnie albo troszkę za późno odbicie, ja biegam specjalnie, żeby wam poopowiadać teraz, to po prostu wchodzi blok. Co więcej, u dołu widzimy pasek mojej postawy i teraz, jak widzicie, on się w ogóle nie regeneruje. Żeby się regenerował, trzeba trzymać blok. To jest ciekawa mechanika w Sekiro. I to był, moi drodzy, nieparowalny atak. Podskoczyłem, ale nie udało mi się skoczyć na wroga. Może uda się to za jakiś czas jeszcze. Dobra, teraz przerwałem mu... O, właśnie. I to, jak widzieliście, zadało mu spore obrażenia postawy. I znowu. Tak więc naprawdę warto... Oj, to był dochwyt niestety, więc chyba mnie teraz złapie koleś, tak, bo myślałem, że to był, moi drodzy, cios, który wykonywał dotychczas. Moi mili, Shadows Die Twice. Cienie umierają dwa razy, a my jesteśmy cieniem Shinobi. Krew boskiego potomka zapewnia nam taką możliwość. Dowiedzieliśmy się teraz tego z opisu. Haha! Ha.
i mamy wykończonko, dziabut, giń. Koralik modlitewny. Ofiarowanie czterech koralików przy posążku rzeźbiarza zwiększy maksymalną wartość żywotności i postury. W tej chwili wilk posiada jeden. I nasiono tykwy, moi drodzy, czyli odpowiednik odłamka Estusa. Czyli fajne upgrade'y, ale koraliki jeszcze trzy potrzebuję. Niemniej, to jest dobry moment, żeby wrócić do zaniedbanej świątyni. Właściwie to mamy od początku gry i to polecam używać posążek powrotu. Używamy go zupełnie za darmo, możemy wrócić albo do ostatniego posążka, albo do zaniedbanej świątyni. Ponieważ teraz, mając nasionko, będę mógł dodać sobie jeszcze jeden ładunek łyczek do tykwy. A to jest bardzo przydatna rzecz, na początku tych łyków nie mamy za wiele. I właśnie pojawia się nowa postać tutaj. O, czyli to jest Emma, która stworzyła tykwę leczniczą i dzięki temu może nam ją ulepszać. Co więcej, jest to na polecenie swojego pana, którego imienia nie chcę zdradzić, ale ten pan chce nam pomóc najwyraźniej. Motoa Kuro-sama no tame ni anata ga yuzuri ukete ita no desu ne. Kizuite iru kamo shiremasen ga kono hyoutan no yakusui wa onozu to wakidashimasu. Tsukita tote sukoshi yasumeba mata michiru deshou. Kusushi toshite no tasuke to wa hyoutan no tane o omochi kudasai. Tane da to. Hai. Yakusui wa Hyoutan no tane yori wakidashimasu. Aratana tane o kuwaereba yakusui no kasa ga masu deshou. Te ni iretara. Wakatta. No i my mamy takie nasionko, więc od razu jej dam i dzięki temu będę miał dwa łyczki. Dowiedzieliśmy się też przy okazji, że nasza kouken ga areba kimyo to sore ga. No to też jest informacja, że Emma jest uczennicą Dogena. Dogen był wspominany już przy okazji chociażby shurikenów i chyba też przy okazji opisu tykwy. ならば留飲を受けた者に現れるということか。あるいは兆しか。うん。もういい。あ、無礼をしました。 No i dowiadujemy się też trochę o smoczym dziedzictwie. Smocza krew najwyraźniej sprawia, że wracamy do życia. To jest smoczą krew ma Kuro. Panicz Kuro. Tak więc chyba otrzymaliśmy od niego smocze błogosławieństwo. I również ta biała plama na twarzy najwyraźniej jest z tą smoczą krwią związana. その牙は形を変えることができるように仇立てならば打ち砕き仕込んだ人具が増えるだけ殺す相手なりの殺し方をそういうことじゃ随分と食えいかんないつまでも血生臭いことを言うておるどれ貸してみるわ
No i możemy sobie, moi drodzy, wmontowane shurikeny zapodać do ręki i to jest nasze pierwsze narzędzie shinobi. No niczym nowym z nim nie pogadamy. Mamy nie majstrować przy życzliwie wyglądającym Buddzie? No to pomajstrujemy trochę, nie? Na razie dosyć tajemniczo, posążek może nam pomóc zmierzyć się z przeszłością, z tym co tkwi w nas. Symbole ducha to, moi drodzy, rzeczy, które są potrzebne do używania narzędzi shinobi, czyli shurikenów na przykład. Wypadając z wrogów, możemy spotkać, znaleźć się gdzieś na mapie po prostu, w lokacjach. Możemy też je sobie tutaj po prostu kupić. 10 senów kosztują na początku przynajmniej. A póki co nie będę tego robił, natomiast wyruszymy sobie do podzamcza Ashiny na ścieżkę do bramy. Coś chciałem chyba jeszcze powiedzieć, ale wypadło mi z głowy, pewnie wróci to później, także spokojnie. A tutaj, o proszę, jeszcze znajdźka, granulki lecznicze. Raczej będę starał się je oszczędzać, w sumie... Dobra, może niech tu będą na wszelki wypadek. Ale naprawdę... To może być dość cenna rzecz na trudniejszych wrogów. Gdzie jestem? Tutaj. To jest rejon, gdzie jest bardzo dużo wrogów. I może najpierw byśmy sobie spróbowali wyciąć co nieco ekipy. A tutaj chyba można się zakraść do jednego strzelca. Tak, tylko tutaj też patrol gdzieś jest po okolicy. A no właśnie, już patrol idzie tu, ale nie zauważą mnie na szczęście, dobra. O, to jest chyba aż trzech kolesi. I ten z przodu Ronin jest taki jeszcze raczej z silniejszych niż słabszych. Przywołanie ich odłamkiem naczynia raczej spowodowałoby, żeby się wszyscy zainteresowali, więc sobie to odpuszczę. Natomiast... Oni wracają, a w tym budynku jest też koleżka. A nie, nie wracają, tylko idą dalej. Dobra, spróbujmy dostać się tu. Zresztą tu widzę, że jest przedmiot. Jakiś lekka sakiewka, czyli 100 senów. No i to są takie seny, których oczywiście nie tracimy przy zgonie. Więc bardzo fajna rzecz. Tamtych koleżków można podsłuchać. Co postaram się zrobić, ale najpierw zeskoczmy tu i spróbujmy ściągnąć tego kolesia z muszkietem. Właściwie skoro on ma muszkiet, to powinien być muszkieterem, nie? Tak by się mogło wydawać. Odłamek naczynia, okej, okay, no to spoko. Tych koleżków na dole na razie sobie zostawimy. Tymczasem przejdziemy tutaj. Bo cały czas ktoś prawie mnie widzi, ale nie do końca. No i posłuchajmy, co oni mają do powiedzenia. Ponoita,
おう、お庭行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。No, czyli bramy do zamku strzeże niejaki Giobu, nazywają go demonem i tak, to będzie nasz pierwszy boss. Tyle wam póki co o nim powiem. Mówili też o Genichiro, którego spotkaliśmy na skąpanej w promieniach księżyca polanie, gdzie uciął mi rękę i tak, Genichiro też jeszcze będziemy mieli okazję spotkać, ale to sporo krwi i senów upłynie zanim to się stanie. No tu jeszcze coś jest na dole. Tylko żebym ja się za bardzo nie wrąbał. Okej, oni mnie chyba nie zauważą. Tu jest wejście. Balon bogactwa Mibu przez jakiś czas powoduje, że chyba dostajemy więcej golda z wrogów. Jeśli ktoś przekuje złoty balon Mibu i pomodli się skropieni wodą, będą przez pewien czas otrzymywać więcej monet. Tak, czyli do farmienia senów przedmiot i oj. Jak on mnie zauważył, przepraszam bardzo. O, zgoła bez sensu, ale okej. Przekradniemy się tu. Tak, Genichiro w ogóle okazuje się, że oglądałem filmik na YouTubie, sam tego nie zrobiłem. Można go pokonać w tej, przy tym pierwszym starciu. W sensie, można mu zbić postawę, hapsa i tak dalej. Ale on i tak nam ucina rękę, bo dostajemy shurikenem gdzieś tam. O, widzicie, pojawił się większy wróg też. Ktoś z zaskoczenia odwraca naszą uwagę shurikenem i tak czy siak tracimy rękę, tak czy siak Genichiro porywa Panichakuro, tak więc jakoś super nie ma sensu z nim walczyć. On tam ma jakąś inną kwestię dialogową, Genichiro, jak go pokonamy. Natomiast nie jest to nic wielkiego. Ale ja się zastanawiałem nad tym, więc być może i wy się zastanawiacie, jakby co da się faktycznie Genichiro pokonać tam. I też ważna rzecz, moi drodzy, jak biegniemy, to wykonujemy taki, o nie, to był akurat jakby ładowany atak, to jest pchnięcie, natomiast to taki atak z obrotu wykonujemy w trakcie sprintu, on jest dobrą opcją, w ogóle sprintowanie w Sekiro nabiera nowego wymiaru w trakcie walki. Raczej w Dark Souls sprint się przydaje tylko w trakcie eksploracji głównie, w trakcie walki robimy uniki po prostu. Tutaj role czy uniki, odskoki nie są aż tak istotne. Sprint za to jest rzeczą nieodzowną i o tym się jeszcze niejednokrotnie przekonamy. Okej, no i co my mamy tutaj jeszcze? Może bym zerknął w sumie w ten rejon, bo tu mnie chyba nie było, a może jakieś znajdunie, znajdzieczki, coś, teges, szmeges, czy nie bardzo? Tutaj chyba znajdziek nie ma i tutaj w ogóle to jest miejsce, w którym chowa się ten duży, gruby koleś, ale go wywabiliśmy, robiąc trochę rabanu. Okej, w takim razie idziemy tutaj do pani babcinki. Dzień dobry, pani babcinko. Inosuke ka, segare yo. Waka-sama o minakatta ka no? Ona pyta, czy jesteśmy Inosuke i czy widzieliśmy Kuro najwyraźniej. Nie jestem twoim synem. Inosuke, mata sono yona. Sonata wa washi ga okashiku natta to iu ga. さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ。作った守り鈴じゃ。この守り鈴を
仏様にお供えしておくれ。Babcinka ewidentnie już trochę straciła kontakt z rzeczywistością, ale daje nam dzwonek panicza i prosi, abyśmy ofiarowali go Buddzie. Dzwonki chronią swoich posiadaczy dzięki boskiej opiece Buddy. Gdy ktoś znajdzie dzwonek należący do innej osoby, zwykła uprzejmość nakazuje, by ofiarować go w jej imieniu Buddzie. Rzeźbiarz z zaniedbanej świątyni może wyjaśnić, jak należy to zrobić. I moi drodzy, a propos Inosuke, to on jest tutaj. Jak widać, oczy ma zabandażowane. I oddycha płytko. Zna nasz głos, to jest ciekawe. Wasal rodziny Hirata, Inosuke, ma dosyć charakterystyczne szaty, warto je zapamiętać. I cóż, zastanawiam się, na pewno trzeba by podziałać tutaj, bo tu jest cenny sekrecik. Może nie jakiś taki aż turbo sekret. Mamy też niestety koguty, nie chciałbym, żebyśmy przekonali się o ich potędze. Dwa, czy jeszcze trzeci tu jest? Tylko dwa, dobra. No i to jest właśnie ten sekret. I tu znajdujemy sporo lekkich sakiewek, dokładnie trzy. A to oznacza 300 senów. Ja jak na razie zdobyłem 200, więc no to jest sporo, sporo senów. Czy tutaj coś ciekawego? Niespecjalnie, ale tutaj mamy koleżkę, który próbuje mi uciec. Ale porobimy go. I to ważna rzecz tutaj też, którą można w sumie ominąć. I tutaj na górze jest kupiec z cmentarnej bandy tak zwanej. I on ma ciekawe przedmioty, tak, lekkie sakiewki. To, moi drodzy, jest tak, że w takiej sakiewce jest 100 golda. Za 110 golda możemy sobie kupić taką sakiewkę, czyli płacąc 10% zabezpieczamy nasze seny przed utratą w przypadku zgonu. Generalnie, jeżeli widzicie takie sakiewki, ja polecam je kupować. One też są limitowane u kupców, ale to jest naprawdę dobra inwestycja. Petardy Roberta to jest bardzo dobre narzędzie Shinobi. Kupię je później. Jeszcze nie teraz. Mógłbym zużyć sakiewki i miałbym te 500 senów, natomiast na razie nie ma takiej jeszcze dużej potrzeby, ale na przyszłość jest to must have, tak więc zapamiętajcie to miejsce. O, tu jest jeszcze na dole przedmiot, więc sobie zeskoczymy. Trzeba z naprawdę bardzo dużej wysokości spaść w Sekiro, żeby otrzymać obrażenia, na przykład z takiej wysokości wystarczy. To jest wystarczająca wysokość, tak. Dobra. Leczmy się. W takim razie. No i cóż, można by już pójść i wykorzystać, znaczy ofiarować ten dzwonek Buddzie, ale myślę, że jeszcze troszkę eksploracji. Chyba tak. Tu jest koleś z armatą, dlatego warto najpierw dostać się na górę, a dopiero potem zajmować się koleżkami na dole. Wypadł z niego czarny proch. To jest materiał rzemieślniczy służący do ulepszania narzędzi w protezie.
ale póki co nie możemy tego jeszcze robić. Potrzebujemy jeszcze jeden przedmiot. Jak w masełko, jak w masełko. A to jakiś przedmiot jest może? Coś, ktoś, ktoś tego szmegos? Nie za bardzo, nie za bardzo. Okej. Tych drzwi się nie da otworzyć. To można sobie przylec do ściany co najwyżej. I jak się rysuje sytuacja tutaj? Trochę mi się mieszają te lokacje. W sensie dużo jest podobnych miejscówek i... Tak niby niedawno przechodziłem ten rejon, a w 100% nie jestem pewien, co tu mnie czeka. No, tu już na przykład wrogów nie ma i też się nie da tych drzwi otworzyć. Czyli... musimy iść na górę. Jest bardzo dużo takich bram, których się nie da otworzyć, tylko je przeskakujemy. Zastanawiam się... O, tam widzicie, jest jakiś sekret, więc... trzeba by się nim zainteresować. Czy ja dobrze poszedłem? Chyba nie najgorzej. Balon. Balon kolejny. A to jest ciekawostka, moi drodzy. Nie wiem, czy mam mówić. Znaczy, w sumie widać, że to jest skóra węża chyba, co? Czy nie bardzo? No, możecie zapamiętać to. Jeżeli ktoś nie zna Sekiro, to jeszcze nie będę spoilerował. Ale tak, jest to taki już smaczek, można powiedzieć, fabularny właściwie. Okej, tu mamy powrót. Można przylgnąć do ściany i przejść tędy. Gdzie ja się wydostanę właściwie? Wow. Aha. No tak nie za bardzo kojarzę to miejsce, przyznam. Możemy na górę pójść. A tamto miejsce z kolei kojarzę i... no w sumie możemy tam też pójść niebawem. O, tu mamy miejsce łaski, tak, no mamy... raczej posążek rzeźbiarza, więc trochę przeskoczyłem, ale nie za dużo. Dobra, poróbmy ptoka. Przy posążku usiądę za chwilę i będziemy wracać w sumie do zaniedbanej świątyni jeszcze. Tak, moi drodzy, tutaj wskoczyłem na górę, tak, tam stał koleś z armatą, gdzie jest moja głowa. I tutaj sobie dołem przeszliśmy, to tak, żeby eksploracyjnie wam wskazać co, gdzie i jak. No tutaj jakiś znak ducha dostałem i mamy tak zwany przebłysk. To jest pani Chikuro i Emma. Dowiedzmy się, co oni tutaj robili właściwie. Hirata, czyli ród Kuro, no, wygląda na to, że właściwie chyba wszyscy z Hiraty zginęli przez to właśnie, że Kuro jest smoczym dziedzicem i inni pożądają jego krwi. W tej lokacji nie będziemy działać chwilowo więcej. Ponieważ tam, moi drodzy, jest duży przeciwnik, możemy posłuchać co nieco. No i zdobywamy informację, że ten czerwonooki boi się ognia, a my na razie nie mamy niczego, co by obrażenia od ognia zadawało, więc najpierw pozyskamy
taki przedmiot, a dopiero potem tutaj wrócimy. Jeszcze zanim jednak wyruszymy do zaniedbanej świątyni, to tu jest ważny koleś. Nazwał nas dobrym shinobi. Nieczęsto to się zdarza i dlatego myślę, że warto przyjąć ten, no, poniekąd komplement, ale też informację na temat tego, że wilk faktycznie raczej jest tym dobrym w całej historii.旦那、覚えてねえと。なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、 Koleżka wspomniał po raz kolejny o tej nocy, której nie pamiętamy. Mówił już o tej nocy Kuro i niedługo sporo w tym temacie się wyjaśni. W związku z tym kupcem jest powiązany quest, więc jak najbardziej warto u niego sceny wydawać. Poza tym, że dowiemy się paru przydatnych rzeczy, to będziemy mogli kontynuować ten właśnie wspomniany wątek. Zenito. Danna, arigate. Hanashite kure. ああ、もちろんでさ。あの夜、アシラは平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、アシナの分家。陳家な野党なんざ、普通は返り討ちです。けど、先だっての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ。 奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの夜もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ Troszkę się dowiedzieliśmy o posiadłości rodu Hirata, właściwie o tym, co tam się wydarzyło. Ja też w ramach ciekawostki wam właśnie pokazuję, zobaczcie, ten koleś ma ciuchy zrobione z łat. W grze Sekiro nie spotykamy nikogo, kto nazywałby się Patches, natomiast no myślę, że możemy tutaj mieć do czynienia z jego odpowiednikiem, ale to tylko taka mała sugestia. Może tak jest, może tak nie jest. Pozostawiam to do waszej interpretacji. Kupimy ponownie informacje od niego za 20 senów. なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボー、ボー、てな調子ですげえ勢いで火を吹いてやしたよ。 Postrzępiona notatka napisana przez Anayame, tak się nazywa ten kupiec, wydaje się mieć kilka lat. Cenna wskazówka 36. Gdy wtargnęliśmy do posiadłości rodu Hirata, znaleźliśmy lufę, która pluła ogniem. Chłopcy rozpalili nią huczące ognisko i wesoło raczyli się trunkami. Ta lufa to pewnie narzędzie shinobi.
No właśnie, mówiłem wam, że potrzebne będzie nam coś, co zadaje obrażenia od ognia, no i mamy odpowiedź, gdzie to znajdziemy, w posiadłości rodu Hirata. Jak się tam dostać? Za chwilę wam pokażę. I tego koleżkę odwiedzimy sobie jak najbardziej później, będziemy mieli dla niego jeszcze różne misje do wykonania, natomiast w tym momencie właśnie wrócimy sobie do zaniedbanej świątyni i pokażę wam, jak dostać się do tej posiadłości. Podróż, ważne miejsca, zaniedbana świątynia. A w zaniedbanej świątyni nie pokazałem wam jeszcze jednego miejsca. Póki co tam nic nie zrobimy, ale może pokazać warto. Później, żebyście wiedzieli, o czym mowa. Tutaj, zobaczcie, mamy takie oto coś. Jak przylgniemy do ściany, to mamy informację, że jest zamknięte od drugiej strony. A zatem jest to jakieś przejście i póki co więcej o tym mówić nie będę. Z Emmą, czy jest sens gadać teraz? A o wizji można pomówić. Mabroshi. うん。変わったことがあったのですか?どのような?俺は一度死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。一度死に今再び生きているならばそれは快晴でしょう。 クロス様の竜院の巫女の力と言われています。改正の力を与えられた者は死してなお蘇る幾度でも。バカな。はい。おかしなことです。ですが現に起きている。また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が 何も見返りを求めぬとは思えぬのです。Troszkę się dowiedzieliśmy zatem znowu o mocy smoczej krwi, o tym zmartwychwstawaniu. No i tutaj najważniejsza informacja to jest chyba to, co mówiłem, ma na koniec, że domyśla się, że wiąże się to z jakąś ceną, że to nie jest tak, że sobie zmartwychwstajemy i jest super klawo. Ale dobra, chyba. O, mowa o dzwonku od staruszki. No to jest taka rada od gry, bo faktycznie ten dzwonek jest ważny. Dobra, ona tutaj się powtarza, ale chciałem jeszcze sprawdzić, żebyśmy nie pominęli żadnej kwestii. Więc pogadajmy o dzwoneczku właśnie z rzeźbiarzem. Nando. Nie mówiłem wam tego, ale zdobyłem już pierwszy punkt umiejętności. Nabiłem sobie wystarczająco dużo expa i dlatego też rzeźbiarz przekazuje mi ezoteryczny tekst Shinobi. To tajemna księga opisująca różnorodne techniki, którymi posługują się shinobi. Umożliwia poznawanie umiejętności stylu shinobi. Księga zawiera najpilniej strzeżone tajemnice sztuk shinobi. Trzeci raz shinobi się pojawia już w tekście. Takie jak ataki wykonywane w locie, czy sposoby pozostawania w ukryciu. Samuraje nigdy nie zastosowaliby takich technik. Kurwa. Samuraje nie ma manetekiny. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. まあ、どうするかはお前さん次第よ。戦う術など忍びだけでもあるまいって。
Myślę, że całkiem ciekawym wyzwaniem w Sekiro by było wyzwanie samuraja, czyli przejście gry bez stosowania technik shinobi, czyli skradania się shurikenów i wszystkich innych tego typu ciekawostek, aczkolwiek byłoby to piekielnie trudne. Dobrze, to sobie możecie przeczytać, jakbyście chcieli. Teraz w prawym górnym rogu faktycznie widać, że mam jeden punkt umiejętności i na razie z niego nie skorzystam. Chirin, chirin. その鈴見覚えはいや覚えは鈴の方は違うなお前さんに何やら言いたいことがあるようじゃ何だと鈴を備えてみるといいそこにある優しい顔の仏様は誠の仏師が Okej, okay, no więc to właściwie nie było trudne do wykminienia, żeby już ten posążek był wspominany. Staruszka też mówiła, żeby ofiarować Buddzie ten dzwoneczek. No jeszcze Emma nam mówi, żeby pogadać z tym z rzeźbiarzem. Rzeźbiarz mówi, żeby położyć ten dzwonek. Zróbmy to, zobaczmy, co się wydarzy. Miot. の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってる。お前さんの古い記憶を。3 lata temu. To jest rzecz, która może budzić mindfuck. Lecznicze granulki, bo jest to 3 lata temu, ale nie mamy lewej ręki. Więc może podróżujemy tutaj we wspomnieniach, więc jesteśmy, nie wiem, niejako w tej wersji, w której jesteśmy obecnie, w czasach teraźniejszych. Ale rzecz jest taka, że co zdobędziemy tutaj, to się przenosi również do obecnych czasów gry, więc nie wiem, jak to interpretować. Czy jest to podróż w czasie? Być może. Chociaż rzeźbiarz mówi, że to podróż do własnego wnętrza się odbywa. Trudno orzec. W każdym razie, moi drodzy, przenieśliśmy się do wspomnienia 3 lata wstecz. Odpoczniemy sobie i to oznacza, moi drodzy, że trafiamy do posiadłości rodu Hirata. Będziemy mogli przeżyć więc noc, której wilk nie pamięta, a która zdaje się, że była bardzo istotna, bo to po tej nocy wilk trafił do studni, czyli miejsca, w którym rozpoczynamy całą grę. Sporo się wyjaśni najpewniej, ale to w kolejnym odcinku, bo teraz się z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał, komentujcie i subskrybujcie kanał, a my widzimy się w następnym odcinku z Sekiro Shadows Die Twice. Na razie.